Wiara to spotkanie z żywym Bogiem, a życie chrześcijańskie wyraża się trzema postawami. Na stojąco, czyli oczekując na przyjęcie Boga, w cierpliwym wyciszeniu, by usłyszeć Jego głos, oraz wychodząc, aby głosić Go innym. Papież Franciszek mówił o tym w piątkowej homilii na mszy w Domu Świętej Marty, komentując spotkanie proroka Eliasza z Bogiem opisane w czytaniu mszalnym. Eliasz czuje się zwycięzcą, który dla wiary pokonał setki bałwochwalców. To powoduje jednak, że po raz kolejny jest prześladowany. Załamany pada pod drzewem w oczekiwaniu śmierci. Pan jednak posyła mu anioła z trzema poleceniami. Wstań, jedz i wyjdź. Musimy zawsze szukać Pana. Wszyscy wiemy, kiedy przychodzą złe momenty. Chwile, które ciągną nas w dół. Momenti senza fede, oscuri. Momenty bez wiary. Momenti dove ciemne. No, non vediamo l'orizzonte, non... Czas, w którym nie widzimy horyzontu. Nie jesteśmy w stanie się podnieść. Tutti sappiamo questo. Ma è il Signore che viene. Wszyscy o tym wiemy. Ale Pan, który przychodzi, krzepi nas chlebem i swoją mocą i mówi, wstań i idź dalej, chodź. Aby spotkać Pana, musimy być właśnie tacy, na nogach i w drodze. I czekać na Niego, kiedy do nas mówi, czekać z otwartym sercem. A On nam powie, ja jestem. I w ten sposób wiara stanie się silna. Czy wiara jest dla mnie, bym ją zachował dla siebie? Nie. Jest po to, by dawać ją innym, by namaszczać nią innych. Jest dla misji.